jako dawni mieszkańcy zamku, dzisiaj również zdecydowaliśmy się do oprowadzania przybrać się w stroje średniowieczne i stroje z XVI wieku, tak żeby móc w pełni opowiadać o tym, jak tutaj ludzie żyli, jak odpoczywali, jak spędzali czas, jak oczywiście biesiadowali. Stroje pomagają nam się przenieść i wcielić pewną rolę i my dzisiaj rolę tego podkomorzego, podkomorzyny dzisiaj dla Państwa odtwarzaliśmy tutaj, opowiadając o dawnych zwyczajach. Te kulinaria przewodzą naszemu spotkaniu zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Dzisiaj opowiadaliśmy sobie troszkę o przysmakach średniowiecza. Mieliśmy okazję spróbować jednego z pierwszych przepisów na ciastka kruche, które tak naprawdę jesteśmy w stanie wykonać do dziś. Pierwszy marcepan, który nie jest z cukrem, a z miodem. No a Adam Kozenecki tutaj ugościł nas przepyszną zupą piwną, więc to też jest ciekawe, ale po tej zupce można jeździć, więc o tyle bezpiecznie. Przepyszny, mam nadzieję, że od Adama przepis uda się wyciągnąć. Głównym kryterium dzisiejszego menu było to, żeby było po królewsku. Jesteśmy na zamku, więc musiało być bardzo smacznie i zacnie. Była perliczka, która była nadziewana kaszą pod robami. Jedliśmy taką dworską zupę na piwie pszenicznym, a teraz będą pierogi z królikiem. Ta zupa jest inna. Zupka piwna rewelacyjna. Czuć to piwo książęce. Zupka była pyszna, taka rozgrzewająca, no i perliczka wyśmienita. Jedzenie jest przepyszne. Jak pan spojrzy, kobiety przerzucają wręcz to ciasto na pierogi, bo tak się składa, że właśnie ręce ciężko pracują, wyrabiamy ciasto, które będzie służyło do tego, żeby zrobić pierogi z królikiem. Farsz mamy gotowy, woda się już gotuje, dziewczyny pracują, ciasto chwilę odpocznie, za chwilę będziemy porcjować, wycinać kółka, faszerować nasze ciasto i będziemy lepić pierogi. Cieszymy się z tego projektu i z tej współpracy gminy Świnice i gminy Uniejów, ponieważ te gminy ze sobą już od lat współpracują, są związani jak gdyby lokalną grupą działania między Wartą a Nerem, która nas połączyła przed laty. I teraz kolejny taki etapik, ten projekt, także ta współpraca układa się rewelacyjnie i oby tak dalej. Misz Kozanecki, należy mu się wielka pochwała. Starał się i widzę, że są tutaj moi poddani bardzo zadowoleni z tego wszystkiego, bo są najedzeni do syta i teraz mogą iść na tańce.